Cześć, z tej strony Glizdor.pl. Witam Was w pierwszym odcinku z serii, takiej miniserii ATS Wyspa. Jesteśmy właśnie na tym serwerze. Serwer Gaskina Jenka. Na paczce Gaskina ponad 170 modyfikacji. Tutaj ponad 46 stron. Będę Wam pokazywał. Jak będziecie chcieli, to sobie pobierzecie, zobaczycie. Ci, co już mają pobrane, to zajebiście. No i to jest taki mini regulamin, ja nie będę czytał, bo ja go dobrze znam już. A co możecie zobaczyć, rzucić okiem, możecie na taki własny serwer przenieść. Tu jest teleport na mapę surowcową, mamy po przyciśnięciu shifta przenosimy się. Ja tylko rzucę okiem dzisiaj, co tutaj naprawdę się zmieniło. No i później może w kolejnych odcinkach coś specjalnego będzie, ale to zobaczymy. Tutaj mamy taki fajny posąg zbudowany i kierunki do kogo jaka ścieżka prowadzi. Oczywiście tutaj trzeba trochę pozmieniać. Tutaj nie wszyscy są wypisani na tabliczkach. No i przejdziemy się w stronę NK, Misia, Glizdora i Murzyna, bo tam też Ultrax, właśnie Ultrax HD, Murzyn mieszka z nami. Ale przy okazji zahaczymy najpierw o domek Loxa i Zapa. Więc tutaj sobie mieszka właśnie Lox i Zap. Oni mieszkają w Miscrafcie. Tutaj mają tylko taki mały domek zbudowany. Oczywiście w skrzyni nie zaglądamy, no bo to jest ich skrzynia. I właśnie chwilę załaduje się. Jesteśmy w ich... O! Ale ja sobie to pozbieram, bo ja to potrzebuję, bo ja do jedzenia potrzebuję. Bo u nas skasowaliśmy nasze. I nie ma je teraz jedzenia. Mamy teraz inne jedzenie. Którego nadal i tak nie mamy. No i tutaj mieszka ten Lox, który właśnie jest na serwerze. Jest też Klopero, Gaskin i ja. Oni mają jakąś farmę. Mam lepsze buty do skakania, więc fajnie będzie oglądać to co już zbudowali. Spalarnie mają, ja to w sumie się tak za bardzo nie znam na tych modach sobie, ale co wiem, to buduję. Mają solary już, bo bardzo tanie są, z tego co wiem, tam chłopaki mówili. No i też sporo dają tego energii. W sumie możemy zobaczyć, jak widać tutaj. Widać, dopiero przestawione są, chyba zmieniał położenie. Co oni tu jeszcze mają? Już się bawili tym. Co to jest? Już nie pamiętam przy stole. Ale nie pamiętam. Dobra, nieważne. O, widzę kolejną. Kolejne piece budują. Tu kolejne solary. Czyżby chcieli w kosmos polecieć? Tak mi się wydaje, że to jest kosmos. A nie. To wydobywa surowce. Dobra, już wiem. Dobra, idę stąd. Idziemy dalej, poprzechadzamy się. Dobra, i to jest teleport do ich starego domku. O kurna, czemu? No nie chcę tego. Książkę. A dobra, zeżarło. Myślałem. Dobra, a to jest do starego właśnie domku. What? Dobra. Te bugi przy przechodzeniu są naprawdę niezłe. Najemy się. Tam przy ich starych domków aura zżera świat, czy co to jest, to też nie wiem dokładnie. Chłopaki ją będą właśnie zbierać. No i tutaj jest posiadłość Chicksona. Chickson tam mieszka z innymi jeszcze osobami, ja już w sumie nie pamiętam. No i nic, oni tutaj mają na samym dole, zejdziemy, pokażemy co tu jest. Tu jest spora taka hala zbudowana. Taki magazynik fajny zrobiony, bardzo fajnie to wygląda. Jakieś pomieszczenia. Tu są kolejne już pomieszczenia, widzę.
Już chłopaki tutaj kuerkę też mają, więc surowce ciągną, maszyny. Tutaj mają też chyba, a zbierają ten portal i kolejne maszyny. Jeszcze tak widać niewiele jest. Oczywiście teleporty do wszystkich mapek po Miscrafta. I tutaj też kolejne i skrzynki jakieś standardowe. Dobra, wychodzimy. Oni mają taką fajną wioseczkę właśnie. Fajnie to zrobione. Chociaż ja im tutaj trawę posadziłem, ale nie chcieli, to skasowałem. Już widać, krowy też mają, więc można trochę skubnąć. I tak kilka domków. Tutaj Clipper chyba wysadził wczoraj, więc na razie nikt nie ma, żeby naprawić. Mają też farmę drzew. Tylko nie wiem, czy ona chodzi cały czas, czy na razie stoi. A nie, chodzi, więc działa. Tak coś, to tam też można spytać się Chicksona, czy nie dałby trochę drewna. Pójdziemy sobie do nas teraz w sumie. Mam parolotnie, więc mogę podlecieć. Polecimy, szybciej będzie. O, i tam Enek coś tutaj zbudował. Taką chatkę z drewnem. Bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem do czego. Przerobiliśmy farmę. Taką na razie zrobiliśmy sobie. No to wszystko później będzie zmechanizowane, ale to gdzie indziej będzie te mechanizmy będą. Mamy zejście do kopalni, którego już nie korzystamy. W sumie mostek i takie coś, taki zamek, królestwo. Pokażę wam w screenie wrzuconym teraz, co to będzie dokładnie, bo nie pamiętam tej nazwy. No i tam takie mamy tutaj skrzynki, trochę tych itemsów już jest przekładanych. I u nas jest grander ogólnie, bo zaraz zobaczycie to, co będzie, i to będzie też na drugim filmie. Skrzynek oczywiście, wielki burdel, trochę przerzucałem już tych itemów, ale to jest tak nadal wielki burdel. Piece, no i taką mini spalarnię na razie, żeby szybko przepalić itemki. I trochę tych itemów jest, uranu też ponad 40, więc jakby Enek nagrywał filmik, to nie mówcie, że jakieś itemy z Bóg wie skąd. To jest to miejsce, gdzie będziemy sobie ten budować. Jak na razie tyle skopałem, reszta będzie na odcinku skopana w takim szybkim timelapse zrobiona. Zobaczymy, ile nam zejdzie z tego kilofów i w ogóle. A to nie w tym odcinku, tylko w następnym. Więc no, zostało naprawdę tego dużo, mało mówiąc. To było kolejne pomieszczenie, które zostało zasypane, które muszę skopać jeszcze i zasypać prawdopodobnie właśnie dirtem, bo czym innym. Najlepszy dirt, wtedy łopata, szybko się kopie i jazda. Chyba, że zostawimy na coś, może na jakieś tanki wystające, zobaczymy. Może jakieś tanki właściwie i takie, że tam będzie, nie wiem, do góry na przykład szło i stamtąd będzie się pobierało surowiec. O, i się. No i to tyle stąd. Tutaj jakieś domki fajne. Z tamtej strony też. Tam jeszcze teren trzeba poprawić będzie. No i tutaj też trzeba będzie jeszcze przerobić sporo. Nie wiem, czy to jakieś. Pewnie jakieś budynki powstaną, no i jeszcze będziemy wyżej budować tam, więc zobaczycie naprawdę niedługo. No i coś mi goni, tylko nie wiem gdzie, gdzieś pod ziemią. I sobie lecimy dalej. Teraz polecimy sobie do przystani. Oczywiście wszystkich domków nie zwiedzimy, bo niektórzy tam troszeczkę za daleko moim zdaniem się pobudowali. Oczywiście to jest wyspa, no wyspa jest ogromna, no. Tu jest Gaskin, do którego pójdziemy. Z tego co wiem, tutaj chyba JJ się budował. Trochę daleko jest, kurde, zanim tu bym. No, mógłbym przelecieć, ale nie. Nie wiem, czy tam jest sens. Dużo tam tego nie ma. No i to jest przystań właśnie do Klopero, więc wsiadamy sobie. I płyniemy. Tylko trzeba tak to zrobić, żeby się nie rozbić. Nie wiem, jak to pływać.
Aha, nie rozbija mi się chyba. O, fajowo zrobione. Tylko stój, łódeczka. Stój, stój, stój. Albo przepój. Dobra. No i tu jest wyspa Klopero. Nie, Klopero. Klopero oczywiście mieszka na takiej małej wyspie. Fajnie zbudowana, tyle że tutaj już taki maszyn pełno. Więc to lepiej by było, jakby poszło pod ziemię. I zejdziemy sobie tam do środka. To jest na głębokości. Tu się nie mam co martwić, bo się odbijam, sialala. O, i tu jest sam dół. Oczywiście tutaj tylko sobie wydobywa surowce. Jak coś można przychodzić i wiecie, kill off, jazda. Nie, dobra, nie, nie, nie wolno. A tutaj jest większość tego, co posiada. Czyli jakieś maszyny i też kopie ostro. Jest na serwerze, to pewnie kopie. Albo i nie. Sporo tam rzeczy. Jakieś teleporty. Tutaj. I dobra, i wychodzimy stąd. Wiele jeszcze nie ma. Jest naprawdę problem z budowaniem. Ciężko coś wybudować. I teraz polecimy sobie do Gaskina. Tuż albo polecimy, ale troszeczkę inaczej. Pójdziemy sobie tędy, a przejdziemy sobie drogą. O, sobie tędy pójdziemy. O, tędy. I tutaj Enek zbudował kolejny mostek, więc naprawdę Enek tutaj dużo działa. Ja kolejne zjem żarcie. O, tu chyba ścieżka już nawet do góry jest. Nie wiem, ciekawe, ciekawe to jest. Chyba, że tu będzie się jakoś z dołu wchodziło. Zobaczymy, jak to już tam będzie. Tutaj Enek pomagał Gaskinowi budować. Coś ala na Śnieżce. Budynek jest taki mniej więcej. Więc ja sobie tutaj wejdę w górę, bo na razie jeszcze nie ma takiego jakby wejścia. I szkielet OP jest. Dobra. I tutaj jest miejsce magii. Trochę się bloków zamieniło już. Albo było sami, nie wiem. Bo się wczoraj tutaj bawili. Misio się bawił. I trochę poleciało, i w ogóle nakapało, i w ogóle. I tutaj są tak kolejno. Ja to mówię, że to są ciastka. A ten blok jest do zaznaczania koła. Bardzo fajny blok. Kilka maszyn, na razie jeszcze nic specjalnego. Tutaj maszyna rzuca szkobel i pluje stołem. Gaskin właśnie jest umundurowany. Tu sobie robi itemy pewnie. I tu kolejne, jeszcze nieskończone wszystko jak widać. Stąd można bardzo fajnie. Oj, czemu nie wskoczyłem? I tutaj już koniec. Więc na razie, jak widać, nie ma zbyt dużo. Można sobie, w sumie polecimy sobie na spawn. Ej, no co jest? Nie otwiera się. Kurde. Czemu się nie otwiera? Prawie mi się zaciął. Dobra, nic, nie otwiera się. O, what the fuck? Lol. Jaki lag był? Dobra, no zdarzają się te lagi. Idę po swoje surowce, żeby nie zniknęły. Chociaż tam jest grób się stworzył, więc nie znikną. Dużo nie miałem, ale. Ciekawe, gdzie zginąłem dokładnie. Haha, fajnie. Tam byłem, a tu zginąłem. Dzięks, dzięks, dzięks. Surowce mi przynajmniej odkupa.
What the fuck? Dobra, Gaskin później ci poprawię. Był lag po prostu. Lag był. No trudno, zdarza się czasem. Tam chodzą po Twilight'cie czy gdzieś, to tak to jest. Już można przypisać więcej RAM. I tutaj nowy kolega się buduje, dostał się na serwer. Jeszcze tutaj pójdziemy na przechadzkę. Już widać ścieżka zrobiona. Jero 79 się buduje. Sobie tutaj przebudował sobie domek. Ma już zejście do kopalni, już trochę surowców widać. Też farma jest spora. No i tutaj pewnie będzie sobie teren przerabiał. No ja teraz nie mam skakania. O, jeszcze moje budki są. A tutaj jest właśnie to miejsce z tą aurą. I szczerze pokażę wam. Oho, ona siły już nie ma. Siły nie ma, bo mnie wypycha. A, dobra. No niech mnie złapie. O kurde. Dobra, bo teraz nie wyjdę. Zginę! To powinno wystrzelić. O właśnie. No, no i zginę. Dobra, padłem. Później sobie przyjdę po te surowce. Powinno mi wystrzelić coś. Nie wiem, te buty chamskie mnie wypychały. Dobra, nieważne. A więc ja się żegnam z wami. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka, do tego właśnie tam z naszego domku. A więc do zobaczenia, cześć wszystkim, na razie, pa. I can't stop.